Cześć Wam, oto moja Skoda Superb z 2017 roku. Z racji tego, że ostatnio przekroczyłem przebieg 200 tysięcy kilometrów, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co w tym czasie trzeba było dołożyć, jeżeli chodzi o sprawy eksploatacyjne oraz co trzeba było dołożyć ponadprogramowo, czyli co się w samochodzie zepsuło. Zaczynając od tych spraw eksploatacyjnych, to na pewno tarcze i klocki z przodu, tarcze i klocki z tyłu, to było wymieniane. No, klocki wiadomo, już chyba były wymieniane dwa razy, tarcze były wymieniane raz, jeszcze są ok. Zajeździły się już dwa komplety opon, czyli jedne letnie, jedne zimowe, w tej chwili mam nowe opony. Jeżeli chodzi o sprawy tutaj znajdujące się pod maską, to wymieniony był rozrząd przy 182 tysiącach kilometrów i akumulator, który padł po 4 latach. Tak to więcej nic tutaj się nie działo. Filtry były wymieniane w ASO co 30 tysięcy kilometrów razem z olejem. Wiem, że jest to zbrodnicze, no ale tak do 150 tysięcy kilometrów było. Potem już co 10 tysięcy normalnie u mechanika. To ze spraw eksploatacyjnych. Jeszcze była klima dobijana raz, z tego co pamiętam. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o rzeczy eksploatacyjne, więc jak widzicie, no taniożka raczej. Taniożka jak na 200 tysięcy kilometrów. Co się w samochodzie zepsuło w tym czasie? Oprócz tego, że tam parę razy przepaliły się żarówki w reflektorze, czy tam żarówka z tyłu, żarówka nad rejestracją, to tak naprawdę siadła dodatkowa pompa podpompowująca wody, która znajduje się, jeszcze raz otworzę maskę, która znajduje się gdzieś tam. Wywalało błąd. Ta pompa służy do tego, to jest pompa elektryczna, ona służy do tego, żeby chłodziła silnik po tym, jak samochód zgaśnie. Wywalało mi jakiś tam błąd. Na początku czyściłem styki, ale nic to nie dało i tą pompę trzeba było wymienić. Wiecie co? To właściwie tyle. Przez 200 tysięcy kilometrów turbo nic nie było przy nim robione. Przy wtryskach też nic nie było robione, ale ja na bieżąco sobie to kontroluję, bo mam komputer, także monitoruję te parametry. DPF-a też wypalam sobie sam co 10 tysięcy kilometrów mniej więcej, czyli przed wymianą oleju zawsze sobie wypalam DPF-a. No i to auto jeździ, nic się nie dzieje z tym. Skrzynia pracuje bardzo dobrze nadal. Jeżeli chodzi o jakieś takie zużycie wnętrza czy lakieru, to znaczy lakieru jest niewielkie, naprawdę nic się tam nie dzieje. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to tutaj to sreberko jest zużyte. Tutaj też próbowałem to naprawić zresztą w jakimś filmiku, ale nadal jest to wytarte, zużyte. Fotele są w świetnym stanie, tutaj wszystko jest w świetnym stanie, także super, świetnie znosi ten przebieg, nic się z nim takiego nie dzieje. Ten filmik jest jakby odpowiedzią na to, bo często mnie pytacie o Superby, że jak wyglądają te samochody przy 150, przy 250, czy warto i tak dalej, bo to jest bardzo popularny samochód i sporo osób się nim interesuje, także dlatego nagrałem ten spontaniczny vlog, żeby Wam pokazać, że no nic tu się nie dzieje, eksploatacja jest tania i czekamy, aż osiągnie 300 tysięcy kilometrów. Widziałem już nawet na OLX-ie, że są takie egzemplarze, które osiągnęły 420 tysięcy kilometrów z 2017 roku. No to tyle chyba. Zapraszam do oglądania moich innych filmików, bo oprócz tego, że czasem zdarzy mi się popełnienie takiego vlogu, to zamierzam jeszcze testować auta nowe, już trochę z bardziej profesjonalnym montażem, z bardziej przemyślanym scenariuszem. Także zapraszam Was do mojej tej zakładki Coffee Run i tam będą przybywały auta nowe w fajnej formule testów. Także tyle, trzymajcie się, cześć!